Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w odcinku z Wyspy Mrozu 2. Otóż tak, w ostatnim odcinku, od ostatniego odcinka trochę minęło i przez ten czas sobie przejrzałem u Jaskera filmiki, dokładnie co i jak. I jestem w stanie powiedzieć, że pominąłem wpiździet, tyle powiem. No nic, wszystko się nadrobi, po prostu będę pamiętał, że tam jest koniec fabuły. Ogólnie tak, w wolnym czasie... No poczyściłem tą miejscówkę, bo tak naprawdę tutaj zbyt wiele nie było, no tak naprawdę. Mam dopiskę i i opis tego o miejscówkach, w które musimy się udać. I tak naprawdę tyle, tu już tak naprawdę zbyt bardzo nie ma co robić. Ogólnie poczyściłem już właśnie poza odcinkiem, bo... Mi się wydaje, że zbyt bardzo tutaj nic ciekawego nie było, oprócz więźnia, który tam był w środku. O którym też zapomniałem. No ale no, przestudiowałem sobie filmiki Jaskera i wiem, że trochę rzeczy pominąłem. Na przykład jak szłem na plac budowy, to tam jeszcze w tamtą stronę była fabryka skuterów śnieżnych i tam się dzisiaj udamy. No, jest tutaj mój piesek, zostawiłem go tutaj. Ogólnie ten koleś to chciał kurtkę i no, wezmę mojego pieska. Piesek mu dotrzymał towarzystwa, teraz chodź ze mną. No i byłem tutaj w magazynie broni na dole. Tu też sporo rzeczy było. Między innymi ammo. I w tym miejscu skryteczka z bronią. Po którą wrócę tutaj pewnie, znaczy po większość broni pewnie tutaj wrócę. A i tak na szczęście mam moc 5. Tutaj są notatki, które dla was przeczytam, bo zostawiam je tutaj specjalnie. Tylko ja może to wszystko oświetlę, bo jest za ciemno. Notatek nie czytałem, bo wolałem to dla was wszystko zostawić. Węgiel się przyda. Tak, 18 węgla. I jeszcze tylko drewno i sobie przeczytamy tamte... Ała, kurna, aż mnie... Aż to poczułem w plecach. I w swoich prawdziwych plecach, dobra. Drewienko. Jaszki, 8 jaszków powinno starczyć i rozświetlimy tamten teren. A właśnie, bo mam pokojowy, bo zapomniałem, bo ja robiłem zdjęcia. Shoty pod miniaturkę, pod odcinek, dobra. Dobra, dobra. Teraz wiem co jak, jest troszeczkę miejsc, wiem na pewno, że jest tam tamto, to jest ten obiekt cały zero, czyli ta miejscówka, pod którą miałem pójść pod koniec. Tylko oczywiście poszedłem nie w tym kierunku, w którym powinienem pójść. Także no, ale uznajmy, że tego nie było. Teraz poczytamy dokumenty z wyczyszczonej, z tego wyczyszczonego miejsca. Prototyp. Profesor Newton zagościł dziś w naszym magazynie wraz z telewizją. Cała konferencja miała na celu przedstawić światu cele firmy i opisać pracę w naszym magazynie, jedynym takim magazynie w tym regionie. Już w 2005 roku mają wystartować pierwsze prace nad prototypem. Czeka nas intensywna mobilizacja, by na czas wyprodukować części do broni i pracownik. Interesting. Ciekawe jaka była. Simon Gerd kontaktował się dzisiaj z nami. Powiedział nam, że przebędzie do naszej bazy ładunek broni i sprzętu saperskiego. W końcu pracujemy w magazynie broni. Ha ha ha, no właśnie. Dobrze, że... Jak na razie nie zobaczyłem prochu. Wkrótce mamy zostać deportowani do schronu na północ. Stąd trudno mi się rozstać z tą prasą. Przywiązałem się do niej. Wkrótce mam zostać deportowany do schronu na północ stąd. Okej, to się przyda. Cześć Paul, dowództwo wysłało mi list polecony, w którym zawarto rozkaz transportu narzędzi i zapasu do wrót metra. Podobno właśnie do tego metra, o którym mówię, właśnie do tego metra jest właśnie ta placówka, o której wiem właśnie z dopisku. Podobno pracują tam nad budową zewnętrznej części obiektu 0, jednak nie jest to najważniejsze. I ostatnio złamałem nogę, ledwo co mogę chodzić. Proszę cię, Paul, zrób to za mnie. Jesteśmy przyjaciółmi i powinniśmy sobie pomagać. Polegam na tobie, od ciebie zależy to, czy będę dalej tutaj pracował. Twój przyjaciel Pete. No i to jest ta miejscówka, która też była u
To jest ta miejscówka, o której się dowiedziałem z filmiku Jackera. Bo nie chciałem oczywiście jak pominąć jej i trafić gdzieś w jakieś endgame'owe miejsce, także no. Udamy się do fabryki skuterów śnieżnych, bo to jest na pewno jedno miejsce, które pominąłem, dlatego my tam dzisiaj się udamy. Nawet pamiętam, że była tabliczka gdzieś na drzewie, która prowadziła w tamtą stronę, tylko trzeba będzie to miejsce znaleźć. A, tu już mogą być schody. Dobrze, że nie nagrywam żadnej gry, która ma otwarty świat. Obstawiam, że pominąłbym tak wiele. To szok. Dobra, to gdzieś musi być tutaj w takim razie. Tutaj gdzieś powinno być ognisko. A potem to wiem, bo... O nie. No ty zły człowieku, co mi psa bijesz? Gerym. No gdzieś tu powinna być moja... Moja baza, bo... Ona się mieściła w takim miejscu, że były w pobliżu... Ognisko było. I pewnie gdzieś tutaj niedaleko. Oczywiście gubię się na tej mapie. Kupcie mi kompas. Jak to zostawię przy sobie, jakbym coś zapomniał z tamtej placówki. Proszę, powiedzcie, że się znowu nie zgubiłem, bo już to będzie szok. Albo po prostu muszę iść tylko bardziej do przodu tam. Też jest taka opcja. Dobra, idziemy. Najwyżej się nieco wytnie, magia montażu. Tak, obstawiam, że to tam gdzieś jest. A i zobaczyłem, że ostatni odcinek nie przyjął się zbyt dobrze, pewnie dlatego, że endgame'owe miejsce z przypadkiem znalazłem. No, not cool. Dlatego, jeśli będzie tak, że powoli ta seria będzie wam się nudzić, to będzie trzeba znaleźć coś innego do nagrania. Może Minecraft, może jakaś inna gra. Trochę tytułów mam, także... Będzie to można, będzie to nagrywać. Tak, to jest to miejsce. Dobra, co tu tak mieliśmy? Gdzie dokumentów, które były porozrzucane. Ja tu mogę schować, to mogę schować, to mogę schować. I mogę wziąć ten pistolecik. Tatkę Jacka schowam. Tatkę 4 schowam, dopisek i to schowam. Liścik od Elizy miałem zawsze trzymać przy sobie. Węgiel przytrzymam przy sobie, a to... Zamienię za patyki, bo patyki mogą się przydać, żeby zrobić pochodnie. Dobra, no i jesteśmy przygotowani. Kilof na zmianę mam. Siekierki nie mam. No i co? Teraz tylko znaleźć to drzewo, z którym... O, jest. Fabryka skuterów śnieżnych. I powinienem iść dokładnie w tą stronę. Dobra, dzięki Jacker. Warto było... Warto było obejrzeć, przejrzeć dokładnie każdy odcinek, teraz już wiem co i ile pominąłem. I zapraszam też do Jaskera na kanał. Też nagrywał tą serię. Także polecam. Dobra. Gdzie to jest? Tylko tym razem będę się dokładnie rozglądał, czy gdzieś wokół tutaj właśnie nie widzę jakiejś budowli. No bo zgubię tą budowlę. Dobra, to wszystko może bardziej do góry. To jest właśnie to,
Czekajcie, aż zobaczę, czy to jest naprawdę właśnie to miejsce. Ja pinkole, nie wierzę, że kuźwa taki mam dezorientację, kurna. Dezorientację taką, kurna, miejscową. Kurna, ja przecież tamtędy szłem. Ja pinkole, no. Dobra, przynajmniej na to miejsce jestem przygotowany. Dobra, odrzut 2. Dzień dobry, przyszedłem tutaj wkurzony z informacją dla was, że ja tą miejscówkę pominąłem parę naście razy pod rząd. Powiem wam tyle, teraz was wszystkich wyautuję stąd. Powiem wam tyle, będzie co przeszukiwać i fajnie. Nic nie ma, piesku. Cicho. Wiadomość od Toma, przeczytamy wszystko na górze, tylko zobaczcie, tu czasem jeszcze czegoś nie ma. Okej, okay. Pieseczku, piesku, usiądź. Przeczytam ci piękną historię, która się nazywa Wiadomość od Toma. Cześć Tom, jeżeli czytasz tą wiadomość, to proszę cię, porozmawiaj z Marcelem. Od wczoraj wydaje się nadzwyczaj nerwowy. Nasz przyjaciel i obaj wiemy, że nigdy taki nie był. Najwyraźniej musiało coś się z nim stać, coś bardzo poważnego. Ja tymczasem pozostanę na warcie na wieży obserwacyjnej, by nikt inny nie musiał tego robić. Dołu. Okej. Okay. Uii. Dobra, chodź piesku. Albo zostań na warcie. Może wyniuchasz coś, co mi się nie spodoba. A ja się zajmę pewnymi nieodpowiednimi osobami. Elektrownia. Jakaś notatka. Kolejna notatka. Teraz jej szybko przeczytam. List do Abrahama. Co? Od... List? Dobra, zamykamy, zamykamy, zamykamy! Zamykaj! Dobra. Chodź, może ty mi potowarzyszysz. List od Abrahama do Patryka? Witaj, Patryku. Ci ludzie, o których wspomniałeś, to nie moi współbratyńcy. Oni chcą się odpłacić na mnie za moje dawne akcje skierowane przeciwko nim. Wiem, że to nie twoja wina i chciałeś... Dobrze, ale teraz nie pora na kłótnie. Jak najszybciej uciekajcie z fabryki, czeka was w niebezpieczeństwo. Tobie, Patryk, zalecam, abyś przybył do mnie do wieży ciśnień. Póki co to najbezpieczniejsze miejsce, najbardziej oddalone od obiektu zero. Odpowiadając na twoje drugie spostrzeżenie, również zauważyłem anomalie pogodowe. To jest w tej chwili jednak nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyś szybko uciekł, póki ich jeszcze nie ma. Abraham. Okej. Okay. I teraz od Patryka do Abrahama. Witaj, Abrahamie. Piszę do ciebie to wiadomość z powodu dużej ilości dziwnych wydarzeń na tej wyspie. Wczoraj wieczorem do fabryki przybyło kilku mężczyzn w czarnych kapturach wypytujących się o ciebie i miejsce twojego pobytu. Zapewnili mnie, że są twoimi wspólnikami i czekają na odbiór pewnego materiału. Wydaje mi się, że dobrze postąpiłem, mówiąc im, gdzie mogą się znaleźć. Wydawali się bardzo wiarygodni. Kolejnym dziwnym. Spadek temperatury morza i ta wyspa znajduje się blisko Antarktydy, ale bez przesady, minus 50 stopni w nocy? Czy nie wydaje ci się to dziwne? Odkąd znowu zaczął się interesować tą zapomnianą wyspą, dzieje się tu więcej niż przez ostatnie lata. Przez ostatnie dziesiątki lat. Proszę odpisz do mnie jak najszybciej, oczekuję również spotkania, Patryk. Okej, okay, ale i tak nie wiem, gdzie jest obiekt zero. Znaczy ja wiem, oni nie wiedzą, albo wiedzą. I don't know. Dobra, fabryka skuterów śnieżnych. Przycisku żadnego nie ma, także będę musiał tam wejść od środka. Tu też będę musiał wejść od środka, bo nie mam żadnego schodu. Także trzeba zejść na dół. Maszyna z części zamiennymi. Nice. Nożyce nie wiem, po co mi się przydadzą. Zegar. Godzina mi nie jest niepotrzebna. Nie jest mi potrzebna, znaczy. List. Joe, to brzmi jak jakaś pułapka. Lepiej pozbądźmy się wszystkich części i przetopmy je w hutni. Będziemy mieć chociaż alibi, że nie mogliśmy wysłać tych części. Musimy podjąć jakieś kroki, by nie utożsamiano nas z tym, co się dzieje w obiekcie zero. Okej. Okay. To dostawa resztek części zamiennych. Nadzorca obiektu zero wysłał oficjalnie pismo z prośbą o wysłanie wszystkich resztek części zamiennych. Podobno za całym przez... Przed wzięciem stoi sam Snow wraz z Charlesem Newtonem na czele. Jeżeli nasza firma ma przetrwać na arenie korporacji, lepiej ich nie ignorować.
Stacja kontroli na Mac Carry odebrała skutery, które zostaną przekazane tankowi. Na konto firmy wpłynęło kilka tysięcy dolarów, za te pieniądze kupimy lepsze osprzętowanie w fabryce. Dobra, ale czy jest jakiś kod dokładnie... kod do tego miejsca? No, nie widzę jakoś przejścia tutaj. A może jest wejście z innej strony? Też tak może być. Dziwne, keypady nie działają. Może ja to muszę inny sposób. 0021. Nie, to nie tak. 0972. Nie, coś jest nie tak, mi się wydaje. Jest to jakiś sposób, żeby wejść? Obstawiam, że jest gdzieś naokoło. Albo u góry jest, może być tak. A, widzę. A! Dobra, nie. Tylko trzeba wziąć ziemię, spróbować tam skoczyć. Dzięki, mi się przyda. Dobra, i raz, dwa, trzy, nie. Buję więcej materiału, żeby się tam dostać. Bo ta dziura nie może być bez... bez celu. Nie. Jest, dobra. Dostałem się do środka. Jest papier, ale kodu nie ma. Nie widzę jak na razie. Tu mamy kolejne notatki, dobra. Nic tu nie pominął, dobra. Dobra, jesteśmy w środku. Mamy w pikiet... Znaczy mnóstwo, przepraszam, mnóstwo dokumentów, dobra. Poczytamy je sobie. Jedziemy. Joe, zarejestruj potwierdzenie wysyłki w latarni morskiej. Od tego będzie zależeć to, czy te pieprzone skutery zostaną wysłane do tych ze Snow, Mike. Dobra. Okej, wysłanie tych. Skutery. Otrzymaliśmy raport dotyczący sytuacji na wyspie Alfa. Podobno tamtejsze władze proszą o wysłanie 15 skuterów księżnych do jej głównej siedziby. Na wyprodukowanie skuterów mamy 2 tygodnie. Musimy się zmobilizować, Rem. Snowflake Industries. Otrzymaliśmy zlecenie od Snowflake Industries na wyprodukowanie 21 skuterów śnieżnych. Produkty mają zostać wysłane na wyspę Macquarie do stacji kontroli pojazdów. Zapowiada się praca w pocie czoła. Patrick. Sporo tego. Skuterów ostatnio mogli wysłać. Wasza organizacja zniszczyła naszą wyspę, jak również i inne. Ten akt wysadzenia jest symbolem sprzeciwu przeciwko wam. Tak, Snow, o was mowa. I szukajcie nas, bo zginiecie, ZMR. I nie, szmarnie. Dobra. Będę musiał się przygotować na to, że... O, cześć. Węgla nie widzę. Jest węgiel, zabierzemy wszystko. Bierzemy cały węgiel. To jest towar, którego wartość jest tak duża, że mógłbym za nią kupić dom. O kurna.
dobra. Więc tak. Wieczy hutnicze i części tam były ten. Nadajnik główny, produkcja części. A chodźmy do hutni. Ła, ty, skąd żeś się wziął? Skąd żeś się wziął, to jest... A, dobra. To jest... A, że to niby jest okej. Okej. Dobra, mamy mnóstwo... Mnóstwo ważnych... części. Dobra. Garaż. Powiedzenie Joseph, żelazna łopata, to kamienną rzutę. Notatka i tajemnicza wiadomość. Dobra, liścik elit. Nie, nic. Nie teraz. Notatka. Na wszelki wypadek zostawię po sobie kamienne słupki, bym wiedział jak... A, czyli to się zaczyna od czegoś innego. Powiedzenie tego. Pracowałem w tej fabryce z przyjemnością przez ostatnie lata. Robotyka to moje hobby i pasja. Przepraszam, ale nie chcę ryzykować z konsekwencjami prawdymi. Nasze skutery zostały splugawione, tak samo jak nasza firma. Wszystko przesunął. Żegnajcie, mam nadzieję, że się spotkamy w innym miejscu i o innej porze. Dobrze, że się z wami pracowało. Go. Najmniejsza wiadomość. Kilka dni temu otrzymałem list polecony od tajemniczej osoby. Jego treść objaśniła, jak dotrzeć do opuszczonego placu budowy, który znajduje się podobno na wschód od naszej fabryki. Na drugiej stronie anonim wyjaśnił, że chce się ze mną spotkać, by porozmawiać o ważnych kwestiach związanych z niezwykle ważną misją zleconych od jakiejś organizacji. Muszę się przygotować i powiedzieć Joe, że wkrótce wyruszę. Mam wiele wątpliwości, ale może ten ktoś pomoże nam wybić naszą firmę ponad inne. Notatka. Na wszelki wypadek zostawię po sobie kamienne słupki, bym wiedział jak wrócić. Nigdy nie wiadomo, czy wystąpi jakaś burza śnieżna. Jeżeli przybyłeś do opuszczonej fabryki i chcesz podążać za Patrykiem, zobaczysz z głównego wątku fabularnego. Przejście pobocznego wątku nie jest obowiązkowe, jednak zalecane. Aaaa, dobra. Dobra, thanks mate. To sobie zostawię w takim razie. Idę do garażu. Chowy. Powiem wam tyle. Jest dużym plusem to, że te creepery nie rozpinkalają po głowy mapy. Nie wiem, jak bym sobie wyobrażał przejście tej mapy, która jej połowa jest całkowicie zniszczona. Opis skutera, okej. Okay. Stan zepsuty. Zepsuta część silnik, rura wydechowa, termin naprawy, nadzorca. Okej, okay, czyli ten skuter jest niestety już nieużyteczny. Dobra, to w takim razie idziemy do nadajnika głównego, panowie. Nie wiem, czy panowie się szykowaliście na przyjście egzekucji, ale ja się na to przygotowywałem. Co to buty założę? I super, i pożyczyłem od kolesia laczki. Nawet nie trzeba było się za bardzo tym bawić. Do Patryka. Co to wezmę? To też se wezmę. Mięso zostawię. O, cześć. Okej, chyba to był Street Juggernauta. Okay, wiadomość Patryka. O, ile tych dokumentów! Oh my god! Dobra. Powiem wam tyle. O, dobra. Chyba tu już będzie wszystko. Dobra, to
Drodzy widzowie, będziemy właśnie w tej chwili czytać najdłuższy, najwięcej... Dobra. Patyk, Joe prosi o przepatrzenie generatora prądu. Podobno energia w fabryce przypankuje, jako iż jedyny znasz na elektronice, to zostałeś wyznaczony. Tak przy okazji, co ty na to, żeby po ostatniej zmianie pójść na browara? Pisze się na to Michael. A jest kodzik. O, kodzika nie znalazłem. Pewnie kodzik jest gdzieś tutaj. Zobaczymy. Co tu mamy? Zapis. Zapis. Po kolei może zobaczmy. Jak. To lecimy po kolei. Zapis 78. Zapis sygnału E31. Tu fabryka skuterów, proszę potwierdzić fakturę zamówienia. Tu główny instytut Snow, wszystko zostało wykonane zgodnie z waszymi wymogami. Prosimy o prędką wysyłkę skuterów. I to było 2000. Zapis sygnału. Dziękujemy za zakup 15 skuterów śnieżnych. Obiecujemy wysoka jakość wykonania i niezawodność. Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Dobrze, dziękujemy za wysyłkę. Oczekujemy waszych produktów jak najszybciej. Bez odbioru Simon Gear. Simon Gear. Proszę o natychmiastowy zwrot skuterów. Pańska firma złamała umowę klienta. Czekamy niecierpliwie na odpowiedź. Szum error. 18.10.2000. Zapisy. No, cholera jasne. George, wyłącz ten nadajnik i wysadź go. Error. Błąd krytyczny. Błąd krytyczny. No coś później się nieciekawego stało. Kurczę, a weszedłbym do elektrowni. No chyba, że się do niej w ogóle nie da wejść. Albo da się wejść, tylko kodu nie potrafię znaleźć, albo tego kodu nawet w ogóle nie ma. Też jest taka opcja. Takie pytanie, czy tam coś w środku było? Ja na serio to nie musi. Może tam był kod. Może był kod do tego miejsca, tylko znaleźć go nie potrafiłem. Dobra, piesku. Słuchaj. Zrobiliśmy to. Tą miejscówkę, którą ominąłem, znalazłem. Dobra, chodź. Pójdziemy za tym gościem. Bo teraz. O, hello there. Otóż tak, piesku. Jedzenie by ci się przydało, bo zaraz mi tu zginiesz. Tak, zginiesz. To marnie. Dobra, piesku, umówmy się tak. Pójdziesz ze mną. Jak będzie niefajna sytuacja, to ja cię zostawię tutaj. Co ty na to? Dobra. Chodź, piesku. Jesteś jedynym moim przyjacielem. Dobra. Nie! Już chciałem... Myślałem, że to będzie po prostu totalny fail. Coffin Dance by się tutaj przydał, jakby tak się okazało. Dobra, zobaczmy. Dobra. O! Będziesz głównym daniem dla mojego pieska. Piesku, jesteś, masz. Dobra, u kogo to było? Jeżeli przybyłeś do opuszczonej fabryki i chcesz podążać za Patrykiem, zboczy z głównego wątku fabularnego. No słuchaj, piesku, mieliśmy i tak fabular... No jedną fabularkę nieodpowiednio, to czas może iść za wątkiem pobocznym. Dobra, tu jest jeden. Jeden słup. Drugi słup. Zawiad po sobie kamienek, mi się tego żyje. Chodzi o ten plac budowy, który mi się daje. Kilka dni temu otrzymałem list. Chyba to jest ten plac budowy. Ale nie jestem pewny. Jeśli się okaże, że to jest ten plac budowy, to po prostu ja do niego dostałem wcześniej. Przed pójściem o tam. Albo może nie. Tutaj widzę, że coś jest. Kto by się spodziewał? Bałwany domek na drzewie. Powiem wam tyle, będzie liścik dziecka.
Moja mama wraz z tatą planuje wziąć mnie do jakiegoś podziemnego domu. Jak to... Ja tak nie chcę. To tu są moi najlepsi przyjaciele, moje ulubione zabawki. Jakiś wujek Filip czeka na nas w tym domu i chce się spotkać. Eliza. Jaki wujek? Wujku! Jakiś wujek Fritz czeka na nas. Fritz. Może Freeze? Może Freeze? Nie wiem. Moja mama prosto tu planuje wziąć do jakiegoś podziemnego domu. Okej. Tylko ja tego podziemnego domu nie widzę. Może on gdzieś tutaj w pobliżu jest. I... Może on jest w pobliżu. Chociaż wątpię, że go znajdę. Jeśli okazuje się, że w tamtym miejscu był podziemny domek, poczekajcie. Tą miejscówkę sobie zapiszę. Jak tam był podziemny dom, to ja tutaj wrócę. Jak był w pobliżu podziemny dom, to ja tutaj po prostu wrócę i w następnym go po prostu przeszukamy. Po prostu go przeszukam poza odcinkiem, chociaż nie chciałbym. Albo czekajcie. Tak, zrobiłem screenshota pod ten i przy okazji jeszcze screenshota tego miejsca, żebym wiedział w razie czego, jak tam był podziemny dom, to pod niego wrócę. Dobra. Idziemy wzdłuż tych słupów i ciekawe czy chodzi właśnie o ten plac budowy, do którego przyszedłem w poprzednim odcinku, znaczy nie w poprzednim. 3 odcinki temu? Teraz szukaj, o jest. Myślałem, że będę szukał igły z stogu siana. Kurczę. W ogóle u mnie w szkole doszło do zakażenia u nauczyciela i... Znaczy niepotwierdzonego zakażenia u nauczyciela i ucznia. Także jest szansa na to, że... Jest szansa na to, że do szkoły od piątku nie będę chodził. Będą zdalne. A, dobra, czyli to jest ten plac budowy. Dobra, już myślałem, że ja... Że coś mi się źle skojarzyło. O nie, coś mi się ścięło. Dobra, widzowie, to co? Dzięki pomocy Jackera ten od... Ta seria może wrócić z powrotem na taki tory, na jaki powinna wrócić. No i co? Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli chcecie kolejny odcinek z tej serii, to zostawcie łapencję w górę oraz subskrypcję na kanale. A my zobaczymy się w następnym odcinku i dokładnie obejrzymy ten plac budowy. To takiego on kryje w środku. Czekajcie, tylko zrobię sobie screenka na jak będę robił odcinek z tej serii. Tego. Do zobaczenia. Trzymajcie się.